Dzień dobry Państwu. Witam jak zwykle bardzo serdecznie w Bibliotece na Koszykowej. Gościem naszych literackich spotkań, gościem i moim, i Państwa, jest dzisiaj dramaturg i scenarzysta, i felietonista, pan Wojciech Tomczyk. Dzień dobry Państwu. Autor głośnych sztuk, takich jak Wampir, Norymberga czy Marszałek. Panie Wojtku, jeśli mogę tak powiedzieć, tak się do Pana zwracać. Jeśli Pan pozwoli, rozpocznijmy rozmowę od Wampira. Była to sztuka wprawdzie już z tego stulecia, a zaczął Pan w 92 roku, czy jeszcze nawet rok wcześniej, jako scenarzysta. Ale w zasadzie stał się Pan sławny, właściwie sławny, no to pojęcie oczywiście względne, jeśli chodzi o dramaturga, ale Wampir przyniósł Panu literacki rozgłos i uznanie. Uznanie w ogóle przyniosły Panu wszystkie chyba dzieła sceniczne, które Pan do tej pory popełnił, bo otrzymywał Pan nagrody albo właśnie za sztukę, za tekst, albo nagrody zdobywały inscenizacje Pańskich utworów. Ja próbowałem je zliczyć i doszedłem nawet do pewnej wartości cyfrowej, liczbowej, ale no nie będę jej przytaczał, bo nie jestem pewien, czy nie pominąłem czegoś. Poza tym myślę, że mimo wszystko jeszcze przed Panem, chociaż no czasy są takie, jakie są i porozmawiamy o tym jeszcze na koniec. Zacznijmy od Wampira. Prapremierę miał ten spektakl w Teatrze w Zabrzu. Na Śląsku. Potem rozprzestrzenił się spektakl, jeśli mogę tak powiedzieć, właściwie zdobył sceny w całym kraju. I nie tylko w kraju, bo również za granicą. Często, najczęściej jest tak, że sztuka, żeby zawojować sceny, zawojować teatry, promieniuje jakby od centrum, to znaczy ma premierę w Warszawie, w jednym z teatrów cieszących się prestiżem i uznaniem. W tym przypadku było odwrotnie. Jak to nastąpiło i czy z premedytacją złożył Pan tekst w Teatrze Śląskim ze względu na tematykę utworu? Nic takiego nie miało miejsca. To znaczy nigdzie nie składałem tego tekstu, o ile pamiętam. Został opublikowany w miesięczniku Dialog, gdzie przeczytał go warszawski skądinąd reżyser Marcin Sławiński, który zaproponował realizację tej sztuki teatrowi nowemu w Zabrzu, co szczęśliwie nastąpiło. Zanim do tego doszło, sztuka została przeczytana także w Warszawie przez co najmniej dwóch dyrektorów teatrów, z których jeden zadzwonił do mnie i kiedy dowiedział się o tym, że prapremiera będzie miała miejsce w Zabrzu, powiedział, że jeśli w Zabrzu sztuka osiągnie sukces, on jej nie wystawi. I tak i słowa dotrzymał. Że nie wystawi? Nie wystawi. To jest taka dziwaczna logika, że coś, co podoba się gdzieś. No chodzi o to, żeby być tym odkrywcą, prawda? I prawo pierwszej nocy to można różnie interpretować. A drugi dyrektor warszawskiego teatru, który również sztukę przeczytał w cywilu, rodzony brat pierwszego, powiedział mi w rozmowie osobistej, że bardzo widzi to, widzi w swoim teatrze tu niedaleko moją sztukę, ale jeszcze się waha. No i tak waha się do tej pory, już chyba przestaje być tam dyrektorem, więc chyba wahanie zostało rozstrzygnięte definitywnie. Minęło 22 lata. Tematyka w każdym razie była śląska, bo tytułowy Wampir to odniesienie do postaci, do prawdziwej postaci Zdzisława Marchwickiego, mordercy kobiet z lat 70. Przepraszam, Zdzisław Marchwicki nie był mordercą. To jest moje głębokie przekonanie, to tak dla ścisłości. To może w cudzysłowie mordercy, zabójcy kobiet. Został stracony wyrokiem sądu. Został on i jego brat zostali straceni za zabójstwa, których dokonywał ktoś inny.
Czy domyśla się pan, kto dokonał tych zabójstw? Znaczy, to nie są moje domysły, to jest wiedza. Tam był taki schizofrenik, który... Znaczy, człowiek chory psychicznie, który nawet poszedł na milicję i się zgłosił, że on dokonuje tych zabójstw. Oni go wypuścili, a... Już tego wszystkiego dokładnie nie pamiętam, ale on wymordował swoją rodzinę, znaczy żonę i dzieci, podpalił dom i popełnił samobójstwo. I wtedy zabójstwa ustały. A Marchwicki został aresztowany półtora roku później. Przedtem zabójstwa były tak z regularnością co kilka tygodni. No jest to na pewno jakaś interpretacja, ale trudno tutaj mówić o pewności. Dlaczego ówczesnym władzom zależało w takim razie, żeby skazać akurat Marchwickich, obu Marchwickich, a nie ujawnić, że sprawcą był jakiś schizofrenik? Czy ten schizofrenik miał powiązania z władzą? Nie, to też, ale im chodziło o to znaczy to był człowiek z ówczesnych elit, może nie władzy, ale nazwijmy to technokratycznych, to był inżynier, odpowiedzialny człowiek na stanowisku, tak się wtedy mówiło, człowiek na stanowisku. Przepraszam, to w sztuce on jest inżynierem. Jest inżynierem w sztuce. W sztuce, a w rzeczywistości był rzemieślnikiem chyba. Już może za głęboko wchodzimy w te rozstrzygnięcia. Mm-hmm. I mówię tylko o moim przekonaniu osobistym, które zresztą żywię, jak już wielokrotnie mówiłem, od roku 1983. Kiedy niedobrowolnie spotkałem się z głównym strategiem, jak się sam przedstawił, ujęcia Zdzisława Marchwickiego, pułkownikiem Józefem M. Niedobrowolnie pan się z nim spotkał? Tak, nie nalegałem na to spotkanie. Ale posiadł pan wiedzę pewną, którą tak, wykorzystał pułkownik, pan? Pułkownik szeroko rozpłynął się na temat swoich zasług dotyczących tego śledztwa i patrząc na, słuchając tego, no powiedzmy sobie szczerze, bełkotu i patrząc na postać pana pułkownika, pomyślałem, że temu facetowi nie powierzyłbym śledztwa w sprawie zaginionych sznurówek. Nie mówiąc już o najważniejszym śledztwie w kraju. Rozumiem, że rozmowa ta wzbudziła w panu pewne wątpliwości. Tak, i one nie zostały. I wykorzystał je pan potem. Za komuny wreszcie przeczytałem w książce na poły turystycznej, na poły kucharskiej Stanisława Mancewicza i taki bardzo znany teraz kucharz Robert Makłowicz. Aha. Oni napisali książkę pod tytułem Zjeść Kraków. W tej książce napisali, że coraz liczniejsi są ci, którzy kwestionują winę Marchwickiego. I wtedy zrozumiałem, że czas pisać sztukę o wampirze z Zagłębia, ponieważ jeśli ja tego nie napiszę, zaraz mi ktoś ten temat zabierze. No zresztą nie jestem jedynym, który pisze o tym, że Marchwicki był niewinny. O tym powstało moim zdaniem już dwa filmy fabularne. Filmów dokumentalnych też nie ma co liczyć. To jest... Jest tak, że pamiętam kiedyś, kiedy trzeci z braci Marchwickich, który po 25 latach więzienia, bo cała rodzina została wyaresztowana, to tak oni to robili. No. Wyaresztowali całą rodzinę, żeby nikt się za nimi nie ujął. Wszystkich. Stalinowski sposób. No tak. I hitlerowski też zresztą. Łącznie z żoną Marchwickiego, która była denuncjatorką. Znaczy ona chciała zgarnąć milion nagrody i powiedziała, że to jej mąż, że mąż. Niesamowite. Jak przyjęta została sztuka Wampir w Zagłębiu?
No, to było bardzo ciekawe przeżycie, bo została przyjęta entuzjastycznie, przy czym od razu na premierze był jeden z komendant policji w Zabrzu, który kiedy był młodym milicjantem, chodził przebrany za kobietę po parku na Śląsku. Ten park jest nazywany Małpim Gajem, gdzie była taka akcja, o czym jest mowa w sztuce, że milicjanci przebrani za kobiety pod perukami mieli ukryte kaski motocyklowe, bo sprawca atakował metalowym narzędziem od tyłu i byli przebrani za kobiety i to ludzie byli pośmiewiskiem gawiedzi, wstyd powiedzieć, no ale takie były metody tego śledztwa. Rozumiem, że pośmiewiskiem z tego względu, że przebranie było tak słabe, że widać było, że to jest lipa, tak? No że tak, to oczywiście. Jest maskarada. Tak, oczywiście. W tym samym czasie powstał, mniej więcej w tym samym czasie powstał film Poszukiwany, Poszukiwana i przecież nikt nie sądzi, że Wojciech Pokora wygląda jak kobieta. No potem był film Anna i Wampir, bodajże powstał w 1980 roku, a zrealizował go Janusz Kidawa, śląski reżyser, który no powiedzmy wymowa filmu, ja podejrzewam, że aktor grający główną rolę, Wirgiliusz Gryń, grający tego pułkownika, to właśnie on odtwarzał jakby tę postać, z którą pan rozmawiał oczywiście. Tak, dokładnie tak było. Mhm. Pułkownik M był konsultantem historycznym tego filmu. No film wskazywał jednoznacznie, że Marchwicki jest tym sprawcą. Padają tam nawet jego słowa, jedno słowo z jego ust, jak zostaje zatrzymany. Nareszcie, jakoby, że był już tak zmęczony, że pragnął, żeby go zdemaskowano. Ale w filmie również są pewne cechy krytyczne wobec, może nie milicji jako takiej, ale wobec prowadzących śledztwo. W pewnej chwili oni zatrzymują niewinnego człowieka i gotowi są uznać go właśnie za wampira, gdyby nie to, że kobieta, świadek, stwierdza, że to jednak nie on. A gdyby nie była pewna, to wyobrażam sobie już, że ten człowiek stałby się kozłem ofiarnym. Ogłaszają, tam jest taka scena, że prokurator i milicjanci już chcą otwierać szampana, żeby oblać ten sukces. A się okazuje, że daleko jeszcze do osiągnięcia celu. I myślę sobie, że właśnie pod tym względem ten film oddawał dobrze psychologię prowadzących śledztwo, że no sukces za wszelką cenę, a niekoniecznie musi to być strzał w dziesiątkę. No tak, to jest dosyć oczywiste. Policjanci są oceniani według wykrywalności i to prowadzi do takich historii, jak choćby historia pana Tomasza Komendy, która wydarzyła się no przecież nie za komuny, ale już w państwie, które uznajemy za demokratyczne państwo prawa. Zostawmy ten wątek, przejdźmy do następnego, a mianowicie do Norymbergi. Pański dramat, wbrew tytułowi, nie odnosi się do zbrodniarzy hitlerowskich sądzonych w średniowiecznym niemieckim mieście w 1946 roku, ale do rozmowy dziennikarki, młodej dziennikarki z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa, polskiej Służby Bezpieczeństwa. On nie jest pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa, jest pułkownikiem służb wojskowych. Mm-hmm. I to jest, dla mnie to jest bardzo ważna różnica, ponieważ Służba Bezpieczeństwa jest jakoś tam rozpoznana przez literaturę, przez historyków. Jej akta są obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej. Ze służbami wojskowymi nie doszliśmy do tego, jak sądzę jeszcze, i wiemy o nich mniej. Ja
20 prawie lat temu zaryzykowałem napisanie sztuki o pułkowniku kontrwywiadu i zatytułowałem ją Norymberga, ponieważ uważałem, jednym z powodów, dla których napisałem właśnie o pułkowniku kontrwywiadu, było to, że sprawa służb wojskowych była nietykana i, jak miałem wrażenie, skądinąd słuszne, nietykalna. Mm-hmm. No, ja powiedziałem, że istotnie to było z mojej strony przejęzyczenie wynikające z faktu, że on został jakoby zlikwidowany przez służbę, przez Urząd Bezpieczeństwa jeszcze wtedy, przez UB, niby nawet zastrzelony i pochowany, a w rzeczywistości odrodził się jako ten agent i później oficer służb informacyjnych wojskowych. Powiedział pan, że podjął pan ryzyko jako pierwszy właśnie napisania o tychże służbach. Czy ryzyko się opłaciło? Niewątpliwie tak, ponieważ znaczy bez ryzyka nie ma prawdziwej literatury. No, jeśli zapraszam ludzi do teatru i każę im, sugeruję, znaczy nie ja każę, żeby zapłacili za bilety, coś trzeba im powiedzieć nowego. A mówienie nowych rzeczy, pokazywanie rzeczy w innym świetle niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, opowiadanie historii nieznanych, zawsze wiąże się z ryzykiem, ponieważ tajemnice dlatego są tajemnicami, że ktoś chce, żeby one były tajemnicami. I do pewnego momentu w tej sprawie istnieje społeczny konsensus. My również chcemy, czy w każdym razie tolerujemy to, że istnieją niejawne mechanizmy, których nie rozumiemy, ale rozumiemy, że one muszą być, bo są na całym świecie, są niejawne mechanizmy. I ja spróbowałem opisać te niejawne mechanizmy, co wywołało najpierw gniewne pomruki, a potem... Ale już po premierze, tak? Już po prapremierze. Po telewizyjnym przedstawieniu, które było poprzedzone przez premierę w Teatrze Narodowym, po telewizyjnym przedstawieniu sztuka została przyjęta i zaakceptowana. To znaczy powiedziano, no tak. Tak było, być może i dobrze, żeśmy się za to wzięli. No ale to poza wszystkim dzięki Norymberdze poznałem kawał świata, ponieważ była ona wystawiana w najważniejszych miastach Europy, znaczy dla mnie najważniejszych, znaczy w Tallinie, w Rydze, w Mińsku Białoruskim, w Podziemiu i w innych miastach tego rodzaju naszego regionu, we Lwowie, w Kijowie. Także to było dla mnie też okazja do podróżowania, poznawania ludzi z tej najciekawszej części Europy. Nawet w NRD była grana. Znaczy była grana w Niemczech. Mhm. Ponieważ w byłym NRD, ale w części, która była... W Brandenburgii na terenie dawnej NRD. Tytuł nadał pan bardzo nośny, no bo ciekawy jestem, czy to był zabieg już po napisaniu utworu, bo gdyby na przykład tytuł brzmiał, no przykładowo rozmowa dziennikarki z pułkownikiem, no to pewnie nikt by, nikogo by nie zaintrygował. Natomiast Norymberga, no to pierwsze skojarzenie właśnie z pokłosiem II wojny, z tą namiastką sprawiedliwości, no bo to w sumie była namiastka, ale jednak no to słowo poszło w świat i wywołuje określone skojarzenia. Czy nazwał pan właśnie, czy taki tytuł nadał pan swojej sztuce w nadziei, że będzie on miał charakter ogólnoświatowy, co zresztą chyba się sprawdziło? To nie do końca tak jest. To znaczy
Tytuł oczywiście, oczywiście przyszedł mi do głowy, nasunął się, bo folder, w którym jest zapisana ta sztuka w moim komputerze, cały czas nazywa się Pułkownik. Więc tytuł planowany był inny, jak to. Natomiast Norymberga po prostu padła, pierwszy raz to słowo padło. Kiedy pierwszy raz zapisałem je w dialogu, pułkownik mówi, chce Norymbergi dla mnie. I w tym momencie wiedziałem, że to jest tytuł tej sztuki, to jest oczywiste. Natomiast potem dowiedziałem się, że Norymberga dla części, zwłaszcza dla Europy Zachodniej, zwłaszcza dla Anglosasów, nie znaczy tego, co znaczy dla nas. Trzeba, i to można sprawdzić, wszystkie utwory, filmy zachodnie dotyczące, angielskie, amerykańskie, dotyczące procesu w Norymberdze, mają rozwinięcie proces nazistów w Norymberdze. Norymberga, wyznania obrońców, czy Norymberga okiem prokuratora, nie ma takiego skojarzenia jak u nas, jak w naszej części Europy, że wystarczy słowo Norymberga i wszyscy wiedzą, że chodzi o proces. Jeśli nie chodzi o miasto, chodzi o proces. Nie ma tego, tam tego nie ma. Ich to mniej obchodzi. Rozmowa bohaterki, młodej dziennikarki z wiekowym funkcjonariuszem, właśnie tym pułkownikiem, rozpoczyna się początkowo no jak wywiad, bo ona przyszła, żeby przeprowadzić z nim właśnie wywiad. Potem zmienia się w pewną grę, w pewną rozmowę z dwuznacznym podtekstem i bynajmniej nieseksualnym, bo politycznym i osobistym tej dziewczyny. Chodzi tam o jej ojca, który również był w tym aparacie, że tak powiem. Czy pisząc swój utwór miał pan na myśli, czy się inspirował pan konkretnym funkcjonariuszem i konkretną kobietą? Nie sugerowałem się. Znaczy, życiorys pułkownika składa się z życiorysów kilku postaci. Wydaje mi się, bo tutaj za mojego życia żadnej pewności mieć nie będziemy, chyba że człowiek sam się przyzna, już chyba nie zdąży, nie ma na to szans, bo szczerze mówiąc miałby dzisiaj 90 prawie lat. Wydaje mi się, że spotkałem kogoś, kto w celi śmierci został zwerbowany przez wywiad wojskowy, ale on służył za granicą. Takie mam wrażenie i to jest część tej historii. Natomiast gdy chodzi o postać pułkownika, to miałem co najmniej kilkakrotnie reakcję taką, że ludzie rozpoznawali w nim konkretnych ludzi. To znaczy ktoś mówił, a to jest ten szef wspólnoty mieszkaniowej na osiedlu wojskowym, a to jest, nie, to jest, kiedyś przy mnie ludzie się kłócili. Jeden pułkownik, to było w Sopocie na festiwalu Dwa Teatry, publiczność podzieliła się na, znaczy dwie osoby twierdziły, że znają pułkownika i obie twierdziły, że ja napisałem ten utwór znając go i napisałem go i żeby sprawę zaciemnić i zmylić tropy, przeniosłem akcję do Warszawy, ponieważ ten pułkownik mieszka w Trójmieście. Jeden z nich mieszkał w Gdyni, drugi w Sopocie. I w końcu zaczęli się kłócić między sobą. Ja ich musiałem ich nie tyle rozdzielać, co uspokoić, że pułkownik jest postacią fikcyjną
i nie mieszka ani w Sopocie, ani w Gdyni. Chociaż być może mieszka i tu, i tu. No, a czy zetknął się pan z właśnie z pułkownikiem, czy też innym katem w mundurze, który zechciałby odpokutować swoje winy? Nie. No właśnie, czyli w pewnym sensie pańska sztuka no jest fikcją, jednak odbiega od psychologicznej. Może jest w zgodzie z psychologiczną prawdą, ale odbiega jednak od historycznej prawdy. Nie wiem, być może taki człowiek istnieje, istniał, czy nie wiem, gdzieś ktoś próbował w Rumunii, Bułgarii, czy gdzieś w dawnych Sowietach. Być może ktoś, nie wiem, ale ja takiego człowieka nie poznałem, nie wiem nic o kimś, kto chciałby zostać osądzony. W ostateczności jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś przyznał się do tego, że stał po złej stronie, ale to ci ludzie byli zatwardziali, brnęli do końca, to przecież wiemy, bo powiedziałbym ponad moją wytrzymałość byliśmy częstowani wywiadami z rozmaitymi zbrodniarzami, którzy opowiadali nam, ile to mieli racji i jakie to ważkie racje stały po ich stronie. Czy to historyczna prawda, że oni byli dumni, kiedy ich ofiary nazywały ich gestapowcami? Tak, to jest historyczna prawda. To z tym się zetknąłem na własnej skórze. No to już nie były lata 50., ale 80., ale to była ten sam chów. Nie wiem, jak było, czy w latach 50., bo to pokolenie następne, to drugie pokolenie ubeków, czy wtedy już SB-ków, czy milicjantów z ZOMO, no oni już byli tak jak, oni już myśleli o Niemcach inaczej. Już byli pełni sympatii, ich marzenia były takie jak marzenia całego pokolenia, to znaczy przenieść się do Reichu, albo ewentualnie spędzać tam, pracować tam i tu wydawać. No takie tam proste działania, które umożliwiały no, jako taką spokojną przyszłość. Wiadomo, że ulubionymi samochodami wówczas były Mercedesy, wieloletnie Mercedesy i równie wieloletnie BMW. Wszyscy chcieli to mieć. Niemcy były postrzegane jako raj na ziemi, zachodnie oczywiście. No i wtedy już także zmienił się stosunek do Gestapo, bo Gestapo było, no było niemieckie, czyli było jednak dobre. Więc wtedy tak, wtedy usłyszałem, krzyczycie na nas Gestapo, to teraz zobaczysz, jak bije Gestapo. To usłyszałem na własne uszy i zostało to następnie zapowiedziana demonstracja została przeprowadzona. Przejdźmy teraz do mojego ulubionego pańskiego dzieła, do Marszałka, do sztuki realizowanej najpierw oczywiście w teatrach, a potem w teatrze telewizji, w znakomitej inscenizacji Krzysztofa Langa i znakomicie zagranej przez aktorów z Mariuszem Bonaszewskim na czele, ale nie tylko, bo wszyscy wykonawcy spisali się na medal. Jest to, że tak powiem, mój ulubiony pański utwór z tego względu, że sam kilkakrotnie pisałem, opracowywałem jakby literacko lata 30. I w jednym z moich utworów, w jednej z moich książek pojawił się również marszałek Piłsudski. Również akurat w tym okresie, o którym pan pisze, bo to się rozgrywa w 33 roku u pana, zahaczam tam również, ale tylko powierzchownie bardzo, o wątek tej wojny prewencyjnej, której pan poświęcił w zasadzie ten utwór, to jest jakby główny wątek tego utworu, wojny prewencyjnej z Niemcami.
Istotnie w źródłach historycznych możemy przeczytać o tym, że marszałek myślał o czymś takim, natomiast ja nie jestem pewien, to nie wynika ze źródeł, a z pańskiej sztuki tak, że on myśląc o wojnie, o uderzeniu na Niemcy, myślał o zajęciu całej Rzeszy. Natomiast z kontekstu historycznego, w który ja się zagłębiałem, wynika, że on myślał o zajęciu Gdańska i Prus. Natomiast nie bardzo wyobrażam sobie, jakby kawaleria nasza mogła zająć całe Niemcy, aż do granicy ze Szwajcarią czy z Francją. Nie, ja nie piszę, że mieliśmy zająć, zwłaszcza, że nie mieliśmy, myśmy nie mieli, nie mieli zaatakować Niemców w pojedynkę. Na tym polegał dramat tej sytuacji, że Francuzi, którzy byli naturalnym sojusznikiem dla tego planu, odmówili współpracy, ponieważ jednym z powodów było to, że po I wojnie światowej, gdzie Francja poniosła gigantyczne straty, Francuzi nabrali niechęci do wojny. Jeśli można wejść w słowo, z pańskiej sztuki, z marszałka, wynika, że Piłsudski oczekiwał co najwyżej mobilizacji ze strony Francji. Nie ma tam mowy o oczekiwaniu wypowiedzenia wojny. I z tą misją wysłał Bolesława Wieniawę Długoszowskiego do ministra Bartos, właściwie do premiera już wtedy, lub ministra spraw zagranicznych Bartos, Louisa Bartos, który w rok później zginął zamordowany w Marsylii razem z królem Aleksandrem I, z królem jugosłowiańskim. Wysłał go z misją, żeby ten namówił Francję do mobilizacji, bo sama jakby mobilizacja była już jednak pewnym odciążeniem. Ale mowa jest o tym, że my usuniemy tego Hitlerka. No więc skoro usuniemy... Dojdziemy do Berlina. No ale on by się przeniósł wtedy... Nie, on by się nie przeniósł. Do Montachium. Nie, gdyby się przeniósł, no to w Berlinie byśmy posadowili jakiegoś nowego polskiego człowieka, który byłby naszym człowiekiem na stanowisku kanclerza Rzeszy. To zresztą jest całkiem fajna koncepcja, żeby dla odmiany Niemcami zaczął rządzić człowiek, który orientuje się na interes Polski. No tak, ale on by nie rządził Niemcami, bo Polska by nie zajęła Niemiec. A to, żeby zajęła Berlin, co było możliwe moim zdaniem w ówczesnych warunkach, no to reszta Niemiec byłaby wolna i by szybko pewnie odbiła ten Berlin. Wystarczyłoby zająć Gdańsk i to byłby taki, jak sądzę, szok dla opinii publicznej, taki w Niemczech, że Hitler nie wygrałby następnych wyborów nawet przy tej skali fałszerstw, które zastosował w następnych wyborach. Znaczy nie w 1933, bo w 1933 został wybrany bez konieczności fałszerstw. 17,6 miliona albo 18,6 miliona Niemców głosowało na Adolfa Hitlera i jego szajkę. I to znaczy, że nie ma rodziny w Niemczech, której przodkowie nie głosowali na Hitlera. Jest również mowa w marszałku o tym, że Piłsudski, no okazuje się, że w formie żartu niby, planował koronację samego siebie na króla Polski. Czy to rzeczywiście tak do końca był żart, bo ci lokatorzy tak zwani, czyli ci premierzy byli, premierzy, których wezwał do siebie Bartel, Prystor, Sławek, uwierzyli w pewnej chwili, gdy on im opowiedział o tym i przyklepali mu. I przyklepali mu tak, że to dobry pomysł, a się okazało, że on potem zrobił ich powiedzmy w konia, jeśli mogę tak to określić, że on zakpił sobie jakby z nich
no zażartował, no to już może to, najbardziej. Tak do końca nie było, bo eufemistycznie. Umówmy się, że w Polsce system monarchii, zwłaszcza monarchii dziedzicznej, dopóki istniała monarchia dziedziczna, wszystko grało. Polsce, zresztą w większości krajów, król, rodzina królewska na ogół nie przeszkadza, ponieważ król stanowi rodzaj punktu odniesienia, on nie musi rządzić, ale że jest taki porządny człowiek, który zawsze musi być tam, gdzie jest prawda i nie jest on wybieralny. To jest bardzo dobry system. To jest to, czego polskiej demokracji bez wątpienia moim zdaniem brakuje. Józef Piłsudski był królem Polski, tak jak oczywiście niekoronowanym, tak jak niekoronowanym królem Polski był potem Jan Paweł II. To jest, to nie był przecież dyktator, to był król. To był, gdyby, tu pamiętajmy o tym wycofaniu się do Sulejówka, wtedy jego oddziaływanie praktycznie nie istniało, natomiast ciągle był centralną postacią polskiej polityki przez bodaj 3 lata, kiedy nie było go w ogóle w czynnej polityce, był centralną postacią i pozostawał punktem odniesienia. Nawet martwy Piłsudski był ciągle najważniejszym politykiem w przedwojennej Polsce, w II Rzeczpospolitej. I tu w ogóle nie ma o czym mówić. Ci jego przyjaciele, lokatorzy, czyli byli premierzy, no nic z nich nie miał ułamka tej rangi, którą miał Józef Piłsudski. Więc poza tym był człowiekiem myślącym praktycznie. I rzeczą oczywistą jest, że wobec nadchodzącej wojny z Niemcami czy z Rosją sowiecką, posiadanie monarchy, czyli realizacja planu. Józef Piłsudski, wyobraźmy sobie to przez chwilę, popuśćmy w wodze wyobraźni. Józef Piłsudski zostaje królem, następnie jego córki zostają ożenione z brytyjskim, jedna z brytyjskim księciem, druga no, nie powiedzmy, że z belgijskim lub holenderskim. Tego byśmy nie chcieli. Z jakimś potomkiem hiszpańskich Habsburgów, cokolwiek. Mamy w 1939 króla, który jest, no co tu czuć, członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Mamy poważnego zakładnika. Mamy zakładnika, którego nie można lekceważyć. I Anglia nie może zachować się tak, jak się zachowała. No, muszę przyznać, że popuścił pan rzeczywiście wodze fantazji. Niemal to jest taka political fiction. Ale to jest political fiction, bo to się nie wydarzyło. Zejdźmy na ziemię. Chodzi mi o postać ogrodnika, który pojawia się właśnie w sztuce. Ogrodnik ten... Młody, skromny człowiek, żonaty i dzieciaty, wykonuje przy Belwederze prace fizyczne, bo nie tylko ogrodnicze, ale również i pomaga pani marszałkowej tam w przesuwaniu stołów, naprawia zegar, radio i się na tym bardzo dobrze zna. Ów młody człowiek, prosty człowiek, okazuje się prawnukiem Piotra Wysockiego, przywódcy. To nie jest tak. On jest, powstania listopadowego. On jest stryjecznym. No jest potomkiem, tak, stryjecznym. Ciotecznym właściwie. Tak. Czy to jest postać zaczerpnięta z życia, czy też jest produktem pańskiej wyobraźni? To jest postać zaczerpnięta jak najbardziej z życia, ale muszę się cofnąć do początku pisania marszałka. To znaczy ja zawsze planowałem, od zawsze, od lat 80. planowałem napisanie sztuki o wojnie prewencyjnej. Może nie sztuki, może scenariusza. To był temat, który mnie męczył. Znaczy tak, bo to jest opowiedzenie o możliwości, takiej możliwości zdarzeń, w której
my jesteśmy, Polska jest, jest krajem dyktującym warunki gry w naszym regionie świata. Bardzo fajne. I bo to podleczyłoby te nasze nieuzasadnione, idiotyczne kompleksy. Natomiast pewnego dnia przyłapałem się na tym, że skutkiem pewnych służbowych, czy właściwie dostałem zaszczytną dla mnie pracę w komisji oceniającej projekt Muzeum w Sulejówku Józefa Piłsudskiego. Przyłapałem się na tym, że rozmawiam jak gdyby nigdy nic z wnukiem marszałka. I pomyślałem wtedy, że jakby to było, że jednak świat się zmienił, bo te kilkadziesiąt lat wcześniej mój dziadek nie miałby szans rozmawiać z marszałkiem, chociaż wtedy się zawahałem i pomyślałem, że przecież dziadek znał marszałka. Mój dziadek, ogrodnik belwederski, znał marszałka. A ponieważ jednocześnie gdzieś tam skutkiem istnienia internetu i tych genealogicznych poszukiwań doszliśmy w rodzinie do tej paranteli z bohaterem narodowym. Zresztą postacią przynajmniej dla mnie bardzo kontrowersyjną, czyli z Piotrem Wysockim, no to trzeba było dodać jeden do jednego, wyszło dwa i napisałem rozmowę, która nigdy oczywiście nie miała miejsca, mojego dziadka z marszałkiem Piłsudskim. To, bo dziadek oczywiście jako ten ogrodnik, ten człowiek do wszystkiego, trochę, no tych ludzi było więcej oczywiście, widywał marszałka, to było oczywiście codziennie, kłaniał się, nam o tym opowiadał, o tych spotkaniach, o tym mijaniu marszałka. To marszałek był człowiekiem niezwykle niepozornym. Z relacji dziadka wynikało jasno, że jeśli wchodził do adiutantury, kiedy dziadek wchodził do adiutantury, co było naturalne, kilka razy w ciągu dnia pracy, bo tam otrzymywał rozmaite zadania, i tam znajdował się Piłsudski, to był on najbardziej niepozornym człowiekiem. Siedział w kącie, okutany w płaszcz, palił w chmurze dymu papierosowego, coś czasem do siebie mamrotał i był najbardziej niepozornym człowiekiem na pokładzie. Więc to tyle ze strony mojego dziadka, resztę musiałem wymyśleć. Ja nawet nie wiem, czy dziadek miał jakąkolwiek wiedzę na temat swojej paranteli z Piotrem Wysockim, bo wtedy nie było internetu. Rozumiem, że i te rozmowy Piłsudskiego z ogrodnikiem, jak również zaproszenie ogrodnika do obiadu, do stołu, były fikcją. Oczywista fikcja i to skutek tego nieporozumienia, jakim było zaproszenie mnie do komisji oceniającej projekty wystaw w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Na koniec chciałbym powrócić do tego, co zasygnalizowałem na początku, mówiąc o ciężkich czasach. Miałem na myśli pana współpracę z telewizją, a konkretnie z teatrem telewizji, no bo od kilku lat nie ma żadnej pańskiej sztuki właśnie zrealizowanej pod tym szyldem, a kiedyś były bardzo często. Czy pan się obraził na teatr telewizji, czy to też teatr ten obraził się na pana? Nie, nic nie wiem o żadnym obrażeniu się. Moim zdaniem znaczy wszystko ma swój czas. Znaczy myślę, że musiałem sobie zrobić przerwę w pisaniu sztuk, żeby wrócić do tego ze świeżością, bo w pewnym gatunku
sztuki, w pewnym takim, pewnej tematyce. Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co było dla mnie do zrobienia. I teraz już jestem w takim wieku i w takiej sytuacji, nazwijmy to egzystencjalnej, w której człowiekowi się zmieniają zainteresowania. I tak, i zamierzam napisać sztuki, co najmniej jeszcze dwie, jak Bóg da. Ale nic, szczerze mówiąc, nic mnie nie obchodzi, kto to wystawi, czy ktoś to wystawi, czy sięgnie po to ktoś, czy nie. Robię to dla siebie i zrobię to dla siebie i dla może dla publiczności, którą jakoś tam gdzieś mam, pewnie. Ale czy znajdzie się chętny do wystawienia tych sztuk? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem ani w jaką stronę dryfuje świat, ani w jaką stronę dryfuje teatr jako sztuka w ogóle, a teatr telewizji w szczególności. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj pisarz, dramaturg, scenarzysta, pan Wojciech Tomczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu serdecznie za spotkanie, a państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.